dzieci kwiatów byliśmy, nie? No wiecie, no, on hippis, ja taka półhippiska, długie włosy, no to ty się już ma we krwi, nie? Cześć, jestem Rysiek. Cześć, jestem Irka. Tu jest nasz kotek Batman. Jesteśmy podróżnikami od jakiegoś czasu. Podróżujemy kamperem i dobrze się mamy. Zapraszamy serdecznie na Bantura. To jest Renault Master, 2004 rocznik. Przywiozłem go z Holandii w 2008 roku jako dostawczak. Przerobiliśmy go na samochód osobowy, dziewiątka, był busem. Jeździłem nim po Polsce, trochę za granicą, z kapelami. Później dostałem propozycję pracy właśnie na ten samochód w takim ośrodku dla niepełnosprawnych Akcent. No i jeździłem tam w tym Akcencie, tym samochodem prawie 11 lat. Była taka historia też, że jak żeśmy się budowali, potrzebowało nam pieniędzy, postanowiłem sprzedać samochód, to pani prezes Ania zaproponowała mi, że ona ten samochód odkupi od nas, ale żebym ja to został za kierowcą tym samochodem. Także ja go sprzedałem, nie był mój przez 3 lata, ale jeździłem jako kierowca i dalej był w moich rękach, tak jak mówię, miałem go na wyłączność. Później była sytuacja, że dostali pieniądze na nowy samochód. No to zdarzyło się tak, że zaraz pani Ania mi zaproponowała, czy go nie chce z powrotem odkupić, za symboliczną oczywiście cenę, odsprzedali mi go, no i samochód wrócił jakby znowu prawowicie w moje ręce. No i wtedy żeśmy zdecydowali z niego zrobić campervana. I bo ten samochód ma więcej jak historię, tylko taką jakby, że był jako wół roboczy do pracy, ale ma dużo takich więcej, mamy z nim wspomnień, a może o tym więcej Irena opowie. Z elektrycznych rzeczy to zrobiliśmy panel 320 W, mamy dwa akumulatory po 100 amperogodzin, żelowe oczywiście, no jest przetwornica, mamy prąd 230, mamy gniazdka na 12 V, też jest zrobione podwójne ładowanie z alternatora, jest hotelowe są ampulatory ładowane, później z panela można naładować ampulator ruchowy. To są takie fajne rozwiązania. Tutaj mamy gniazdko zewnętrzne doprowadzające 220 V. Mam do tego adapter i do każdej jednej stacji rozdzielczej się mogę podłączyć. Z tyłu mamy tutaj przelotowy podgrzewacz na gaz, tak zwany Junkers. Tutaj mamy właśnie cały schemat, tablicę rozdzielczą. Bezpieczniki, jest przetwornica, regulator napięcia. Tu jest wlew wody czystej, tu mam zbiornik 70 litrów i 30 litrów rezerwa. Przelewam sobie taką pompką zewnętrzną. Do prysznica mamy taki właśnie namiot. Rozkładamy i jest to kabina zewnętrzna. Taki namiot, no ewentualnie jak jesteśmy całkiem w ustronnym miejscu, gdzie w ogóle nie ma nic, to tylko zakładamy tutaj kotarę łazienkową i tak się tutaj doprowadzamy, jak to powiedzieć, do porządku dziennego. Te są szyby od środka zabudowane, te tylne. I w środku jest tyrodur Alunfox i na to jeszcze drzewo, dosyć izolacyjnie, dobrze zrobione i nie uciekło nam to ciepło w zimie, a nie grzeje nam się latem w samochodzie. Jeszcze mamy u góry wentylator, to jest tak zwana byda klima, wywiecznik z wentylatorem, także coś tam jak jest ciepło, to nam tego powietrza dostarcza więcej. Jak widać, jak na auto 18 lat jest bardzo uszanowany, rdzego w ogóle można powiedzieć nie ima. Się, wpisuje się auto dobrze. Jeżeli to jest istotne, to nie bierze od wymiany do wymiany ani grama oleju. No to tak jak właśnie mąż wspomniał, że Master ma historię i to taką naprawdę, można powiedzieć, bardzo głęboko życiową, dramatyczną. Ponieważ w 2010 roku zachorowała nam córka Żaneta. Gleja. No. Ona normalnie pracowała, dzieci, to szkoła, przecież odpowiedzialna praca wychowawcą była w ostatniej maturalnej klasie. Swoją klasę do matury przygotowała. I miesiąc przed pojechała z dziećmi na rowery. No i spadła z tego roweru i padaczka. No i ten biedny Jacuś
pogotowie, wzywał do dziadka, dzwonił, nie, co się z mamą dzieje. To był pierwszy objaw. Nigdy wcześniej nie było. Chyba tydzień przed przyszła i była taka zmęczona. Ja myślałam, że ona jest zmęczona tym, właśnie tymi maturami, dziećmi. Głowa ją bolała strasznie. Mówię, mama, jest przemęczona jestem, że to było tyle tego głowa obowiązku. Mnie boli. Ja mówię, Boże, kochany, jak ty źle wyglądasz. No a za tydzień ten wypadek się stał i no i życie praktycznie się skończyło w tym momencie, bo no, za miesiąc operacja, niepełnosprawność, ale rehabilitowała się, jak ona się rehabilitowała, jak ona chciała żyć, wiecie, jaką ona wolę życia miała. Ona się tak broniła ze wszystkich sił dla tych dzieci, strasznie kochała te swoje dzieci. No i nas, no taka była związana z rodziną. Postanowiliśmy szukać ratunku jeszcze dla niej. I pojechaliśmy do San Giovanni Rotondo, do domu ulgi cierpienia, właśnie tym busem, on był osobowy, bo tam chcieli jeszcze ją operować i dali jej taką nadzieję na przedłużenie życia. Więc pojechaliśmy tam i wróciliśmy niestety. Już Żanetka została pozbawiona całkowicie nadziei, bo guz się rozrósł i już nie można nic było zrobić. Jak była msza, to ksiądz mówi tak: Żanetka odfrunęła jak motyl. Żyła cicho, spokojnie, odfrunęła jak motyl. Mnie to tak utkwiło. A tu jest godzina śmierci Żanetki. Wtedy się skończył jej czas. No załamana godzina, nie? 11:20. Ja mam w sercu, nie? Tatuaż taki. On ma też w sercu, ale ma jeszcze jeden, nie? Także ta nasza Żanetka rzeczywiście była niesamowita. Ja myślę, że szkoda po prostu, że tacy ludzie odchodzą, nie? No i także ten samochód po prostu, to jest taki sentyment mamy do tego samochodu. Tak 7 lat żeśmy tak po prostu żyli. Praca, ja wyjeżdżałam do Niemiec, do opieki, mąż dalej pracował w Akcencie, ale przyszedł rok 2020, rozpoczęła się pandemia. I ja nie wiem właśnie, że chyba już w naszych charakterach jest coś takiego, że wtedy, kiedy jest bardzo źle, to my potrafimy zorganizować się i zrobić takie rzeczy, które wcześniej w ogóle nie odważylibyśmy się, bo po prostu zabrakło nam odwagi. Ale ta pandemia spowodowała, że przypomnieliśmy sobie właśnie, że nasza córka właśnie bardzo lubiała podróżować. Sama była w Stanach ponad rok. Także po jej powrocie, jej opowieści, jak tam pięknie i w ogóle, to takżeśmy snuli plany, że będziemy razem podróżować, jak dzieci podrosną, to wszystko, że tak będzie super, trochę świata się zwiedzi. No takie plany były. No ale co, ja wpadłam na kanał Kasi i Łukasza. I po prostu pierwszy odcinek to chyba oglądnęłam, nie wiem, może z 10 razy. No ale co, oni młodzi, my już swoje lata mamy, emerytura, no nie możemy się porównywać do takich ludzi. Ale przecież świat należy do odważnych. Nieważne jest, ile się ma lat. Ważne jest, co się ma w głowie i w sercu. To jest ważne. I mówię do męża, popatrz, może to teraz właśnie przyszedł ten czas, żeby zrealizować te wciąż odkładane marzenia. No wiadomo, były dzieci, małe wnuki, człowiek pomagał i to, ale teraz czas jest dla nas, żebyśmy w końcu zaczęli żyć we dwoje, tak? Zrealizowali te swoje marzenia, bo też jesteśmy bardzo właśnie pasjonatami podróży i lubimy zwiedzać i no, to już siedzi w nas od dawien dawna. Jako młodzi ludzie już mieliśmy to. Dzieci kwiatów byliśmy, nie? No wiecie, no, on hippis, ja taka półhippiska, długie włosy, no to ty się już ma we krwi, nie? Zapraszam was do naszego małego domku na kółkach. Proszę. Znajdujemy się w jadalni, naszej jadalni malutkiej, takiej, zgrabniutkiej. Stół, wiadomo, musi być w każdym domu. Stół to podstawa, bez stołu to nie da się prowadzić rozmów. Tu jemy, stołujemy się. Ten stół się składa. Jak chcemy mieć więcej miejsca, to robimy coś takiego i go składamy normalnie do ściany. No i wtedy sobie wiadomo, mamy więcej tego miejsca, tu kawkę sobie możemy postawić, czy herbatę też nam wystarczy w zupełności, nie musimy go mieć rozłożonego. No. Tu mamy przede wszystkim toaletę chemiczną,
tak sobie to urządziliśmy. W tej drugiej pufie, ponieważ podróżujemy z kotem, jest kuweta, no i tam jego, że tak powiem, jedzenie. Tu mamy szafkę, w której trzymamy żywność suchą, taką, co nie trzeba trzymać w lodówce. I tutaj trzymamy garnki, patelnie. To nam się tu wszystko spokojnie mieści, w tej szafce. Także ona jest fajna, poręczna, dużo tam wchodzi. Lodówka trzyszufladowa, już mogę pokazać. Mieści się tu bardzo, bardzo dużo jedzenia. Jak wyjeżdżaliśmy z Polski, mieliśmy full załadowane i dopiero niedawno nam się skończyło jedzenie z Polski, nie? Mięso, kiełbasa, tam takie rzeczy. Tu mamy łóżko, dosyć duże, jest 1,20 m na 1,80 m. Mieścimy się spokojnie, bo obydwoje nie jesteśmy zbyt wysocy. No mąż, wiadomo, ma 1,80 m, trochę się musi przekrzywić, ale ja śpię bardzo wygodnie. Mamy tutaj dwa materace, stelaż taki fajny, elastyczny, żeśmy ostatnio właśnie zmienili. Jest duża różnica, jest dużo wygodniej, polecamy każdemu to zrobić. Rzeczy trzymamy, te, które tak na bieżąco używamy, to tutaj są kurtki, tam męża rzeczy, takie cieplejsze, bluzki, jakieś t-shirty, to jest ta szafka. A tutaj to są moje rzeczy i ręczniki, to w tej szafce, a ta szafka służy nam przede wszystkim kosmetyki, no kilka tam książek, dwie książki, trzy, notatnik, leki tutaj trzymamy, ponieważ obydwoje musimy zażywać. No na początku mąż trochę był taki, mówi, nie, no co ty, ja tego nie dam rady, no ja nie, coś, co ty chcesz ode mnie, oni są młodzi. No ja mówię, dasz radę, Rysiu, dasz radę, daj spokój, ja ci pomogę. No wiadomo, jak kobieta pomoże, no coś tam pomogłam. No ale można powiedzieć, że Rysiu stanął na wysokości zadania w 2 miesiące pod blokiem. Zbudował tego kampera własnymi ręcami, jak on to mówi, ręcami. Zbudował go. No ja zaprojektowałam, co gdzie ma być. Rysiu wszystko wykonywał. Nasza rodzina, jak dowiedzieli się, jaki mamy plan w ogóle, że chcemy jeździć kamperem po świecie, byli pod takim pozytywnym wrażeniem. A jeśli chodzi o sąsiadów? No, było tak trochę zdziwienie, ale sąsiedzi bardzo pozytywnie dopingowali nas, życzyli nam wszystkiego dobrego. Co chwila tam któryś z sąsiadów zaglądał, no to idzie, czy to dobrze, czy gdzie pojedziemy, dopytywania były. Przez całe 2 miesiące zawsze ktoś tam przyszedł, podopingował trochę, coś się dowiedział. Dziwili się, że w takich warunkach można robić, że bez żadnego warsztatu profesjonalnego, czy tam bez jakichś tam bardziej profesjonalnych narzędzi. I bardzo byli zaskoczeni pozytywnie tymi postępami, nie? Bo tam w jeden dzień było to tak rozkopane, że nie wiadomo, co to było. A za jakiś tam tydzień już była bazeria położona, już były gdzieś porobione instalacje, jakieś gniazdka. W szoku byli po prostu, że takie coś. No i 2 miesiące i wyszło to, co wyszło. Nie? Jest fajnie, jest. No, dla nas to jest super. Na początek to jest super. Najpierw tak mówiliśmy sobie, że a pojeździmy troszkę, może coś później większego. A doszliśmy do wniosku, że raczej no chyba nic większego nie jest potrzebne, że to nam w zupełności wystarczy. Zrobiliśmy już takie vanlife'y jak po Polsce. Nawet w zimie żeśmy byli w Zakopanem 10 dni pod Morskim Okiem, żeśmy tam na parkingu nocowali. Nie zmarzliśmy, mamy webasto, mamy wszystko to, co potrzeba i super. Doszliśmy do wniosku, że raczej nie będziemy zmieniać, że ten nam wystarczy. Tutaj mamy zbiornik z wodą 30 litrów na szarą wodę, butla z gazem, która jest do kuchenki gazowej i do piecyka przepływowego, zlew, który bardzo, bardzo zdaje egzamin. Kuchenka dwupalnikowa, szuflady. Pierwsza szuflada to są kosmetyki, ręczniki, papier toaletowy, nasze lekarstwa, które musimy brać codziennie tam, wiadomo. W tym wieku się już niestety bierze. Tu sztućce, przybory, herbaty. Masło tak sobie tutaj wkładamy. Tutaj trzymamy dżemy, takie przyprawy, jakieś słodycze nawet, no cukierki widać, jesteśmy łasuchami, także spokojnie, cukierki muszą być. Jakieś biszkopty też muszą być. No a tutaj trzymamy talerze i suche takie kasze, makarony.
Wydaje się, że to jest małe takie, nie wiem, ale tam się tyle rzeczy zmieści, że można spokojnie kuchnię taką prowadzić, normalną kuchnię, no cóż tutaj mówić. I tutaj mamy jeszcze jedno coś takiego fajnego, bo jest tu mało miejsca, wiadomo, to robimy taki blat i tutaj sobie tuczemy kotlety schabowe i jakieś tam sałatki przygotowujemy. No jest super sprawa, w każdym razie drewno lite. Wszystko naolejowane, wszystko naturalne, nic tu nie ma, żadnych lakierów. My się czujemy z tym po prostu dobrze, z drewnem. Tak samo błazeria, czy u góry, czy na ścianach też jest, wiadomo, drewno. A jeszcze taka ciekawostka, muszę powiedzieć, bo to też trzeba powiedzieć z tego względu, że ludzie myślą, że nie wiadomo ile trzeba kasy i w ogóle. Historia z tymi frontami. Ktoś wyrzucił szafę. Ja wracając ze sklepu, jak to zobaczyłam, to myślałam, że mi serce pęknie, a myśmy chcieli budować po prostu szafki. I ja tą szafę po prostu zwlokłam tam bliżej, że tak powiem, garażu i mówię do męża, słuchaj, tam jest taka szafa, już mamy fronty, nie musimy kupować sklejki żadnej, nic, po prostu już gotowe są. Teraz druga rzecz, podobały nam się te skórzane uchwyty, ale wiadomo, wszystko kosztuje. To ja sobie myślę tak, byłam kiedyś w sklepie coś tam kupować, jakieś ciuchy czy coś i były paski skórzane i taki mam obraz właśnie, kurczę, przecież można to pociąć ładnie ten i są uchwyty skórzane, ładne i nie trzeba płacić tam, nie wiem, 40 zł bodajże taki uchwyt kosztuje, a ja kupiłam pasek, bo była promocja 9 zł i mamy 3 uchwyty skórzane, czarne, ładne, takie jak żeśmy chcieli właśnie. Także no, przebudowie wana też trochę trzeba być takim kreatywnym, tak. I jeszcze co tutaj jedno, właśnie wcześniej były zasłonki, a kiedyś były takie w promocji w Biedronce właśnie żaluzje szare, kupiłam dwie i Lesiu zamontował, z drugiej strony też jest taka żaluzja. Także spokojnie, chociaż mamy okna zacieniowane, bo są ciemne folie, to jednak nocą taka żaluzja przydaje się, bo jednak prywatność musi być. No ogólnie to jest taki mały domek na kółkach. Na opartego można mieszkać, spokojnie. Na dłuższą metę, no tak jak teraz w Portugalii czy tam w Hiszpanii, super, bo jest cieplej niż, wiadomo, zima. No byliśmy zimą też, ale raczej nie, raczej woleliśmy właśnie w cieplejsze, że tak powiem, kraje, to klimaty. Zdaje to po prostu egzamin. Także no, ale tak jak mówię, że na dłuższą metę, tak jak dla nas, to no to tak myślę, że miesiąc, półtorej, super. Wracamy do domu, jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni. Don't give up, just hold on tight, it'll be alright. Jest pandemia, my jedziemy, no ileż można siedzieć, nie? Ileż można po prostu siedzieć na tej kanapie po południu i patrzeć na telewizor, nie? No to ruszyliśmy w Polskę, zabraliśmy wnuka właśnie Oliwiera, zabraliśmy go nad morze, na Mazury, był z nami w Bieszczadach. Potem w przyszłym roku znowu wzięliśmy wnuka, bo nie dał nam żyć, wzięliśmy go znowu, pojechaliśmy z nim nad morze, zwiedziliśmy wszystkie prawie plaże, łącznie z Helem. Znowu pojechaliśmy w Bieszczady we wrześniu i zaczęliśmy po prostu już planować. No teraz to już trzeba w Europę gdzieś uderzyć. Pojechaliśmy przez Niemcy, wiadomo, Francję. We Włoszech się zatrzymaliśmy i zaczęliśmy zwiedzać Włochy. Koło, wzdłuż wybrzeża objechaliśmy całe Włochy, wszystkie miasta, i te znane, i te mniej znane. Po prostu byliśmy pod takim wrażeniem, nawet do tego stopnia, że jak przejeżdżaliśmy granicę, to żeśmy nawet nieświadomie przekroczyli granicę ze Szwajcarią. Tam jest taka przełęcz Spluga się nazywa, nocą. Jak myśmy się tam dostali, nawigacja pokazała nas, co nas czeka, a wycofać się już nie można było. A ja mam lęk przestrzeni w ogóle, wysokości. To tylko nic, tylko się wypadało modlić. Jak my z tym kamperem tam, w nocą, ciemno, tak?
mój mąż Rysiek, jak to zobaczył na nawigacji, jaką drogę musi przejechać, a ja już w ogóle zakrywałam oczy, bo już nie chciałam patrzeć na to, co nas czeka. Ale z kierowcą po prostu naprawdę, ja nie wiem, ale z fantastycznym kierowcą, potrafił tak prowadzić kampera. Tam były takie zakręty, nawet na, jak to się mówi, 180 stopni, to na 2-3 razy musiał brać. Osobówki to tam spokojnie mogły śmigać, ale kamperem wjechać, tam to był naprawdę wyczyn. I po prostu jak żeśmy wjechali, to myśleliśmy, że to już no, koniec, a dopiero zjazd był jeszcze lepszy. No po prostu niesamowite przeżycie, ale jeżeli bym to miała, mielibyśmy to powtórzyć, to w dzień i bardzo bym tego chciała i zobaczyć to wszystko właśnie, jak to tam pięknie jest. I strach ma wielkie oczy, po prostu mój taki no, lęk przez wysokości gdzieś tam był, ale no, żołądek wiadomo, przerośnięty do kręgosłupa, ale to nic, jedziemy. W każdym razie zwiedziliśmy całe Włochy. Coś cudownego, Włochy są tak piękne, że ten kto był, to też wie, ale myśmy byli w takich miastach, takich starych, gdzie prawie że wymarłe były miasta, bo lubimy w ogóle zamki zwiedzać, takie stare, takie, tak nas to tak, że tak powiem, pociąga bardzo. Pod koniec zaczęło się psuć auto, wcześniej mieliśmy włamanie, włamali nam się w Pizie do vana, wybili szybkę z boku, ale szybko załatwiliśmy sprawę. Jesteśmy ubezpieczeni, warcie, polecam, bo naprawdę bardzo dobre ubezpieczenie. I szybko załatwili, wkryliśmy szybkę i co? Zaczęło stukać, pukać coś, zaczęło się dziać w samochodzie. No i teraz tak, jedziemy dalej, czy wracamy do Polski? No, Rysiek mówi, nie, to ja się, tu nie wypłacimy się po prostu. No, jak tu tam szczeli jakiś wahacz czy coś, czy jakiś resor, no to jest koniec po prostu. Jesteśmy tutaj uziemieni i nam nie wystarczy kasy, bo wiadomo, no jesteśmy w końcu emerytami, nie? No żyjemy z emerytury, co tu dużo mówić. Zdecydowaliśmy, że no chyba tak musiało być. Tak musiało być, musimy zjechać na te święta, być z tymi dziećmi, z wnukami i zjechaliśmy do domu, naprawiliśmy to auto. No i przyszedł koniec stycznia, no i ciągniemy dalej, przecież trzeba skończyć tą przygodę. No to, co żeśmy po prostu sobie uplanowali, to było takie spełnienie marzeń, nie? Przecież w końcu jakby nie było. I ruszyliśmy w stronę Hiszpanii. W Hiszpanii byliśmy 2 miesiące i zjechaliśmy do Portugalii. No i powiem tyle, że właściwie to tak, to podróżowanie nasze, to muszę to tak powiedzieć, że przede wszystkim córka inspiracją była i takim motorem, tak nas po prostu napędzała, że warto, że trzeba nawet, nieważne ile się ma lat, mamy to zrealizować i tak żeśmy to zrobili. A drugą rzeczą, no gdyby nie Kasia i Łukasz, pewnie byśmy się nie odważyli, bo zawsze ktoś musi być taki, kto pokaże, że to nie jest aż takie, że strach ma wielkie oczy. Inspiracja. Tak, ta inspiracja, że to można zbudować, można zrobić i to naprawdę może każdy zrobić, tylko trzeba po prostu wierzyć w siebie, w swoje siły, no i mieć tą pasję, że ja to chcę zrobić, bo jak nie będzie tego, no to koniec, no to będziemy siedzieć na tej kanapie i będziemy dalej patrzeć na te seriale, czy tam, nie wiem, kto tam, co tam lubi. W każdym razie myśmy to zrobili, jesteśmy szczęśliwi. Jedna ważna rzecz, nigdy nie marzyłam o tym, nawet nie myślałam, że ja będę kończyć 65 lat na Gibraltarze, ludzie. No to robią ludzie młodzi, tak? Robią sobie takie prezenty. No, a mnie przyszło tak, że naprawdę coś pięknego, no, ja te urodziny to chociaż, wiadomo, nie było gości, nie było dzieci, nie było wnuków, ale ja byłam przeszczęśliwa, bo byłam w tak pięknym miejscu, że no to cóż można więcej chcieć, no ludzie, no przecież trzeba po prostu korzystać z życia. No ja jestem zadowolona i szczęśliwa, że tak to wszystko wyszło. I cóż mogę powiedzieć, mogę tylko tyle powiedzieć, że nie bójcie się po prostu, nie bójcie się, róbcie swoje i zwiedzajcie świat. Wojna się skończy tak czy siak i trzeba żyć dalej i po prostu tyle. Drodzy Irenko i Rysiu, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, że wystąpiliście u nas na kanale, że podzieliście się waszą niesamowitą, poruszającą historią. Ja po prostu byłam wzruszona tyle razy i
No dla mnie jest to wyjątkowy odcinek i bardzo dziękuję Wam za tą otwartość i szczerość, za to, że poruszacie serca i że po prostu macie tą odwagę, żeby opowiadać o tych Waszych doświadczeniach. No i że macie odwagę jeździć przez świat i wiecie, nie zatrzymujecie się. No, my to też dziękujemy. Także bardzo dziękuję i powiedzcie mi jeszcze, gdzie można Was śledzić w sieci, bo ja już wiem, ale żeby nasi widzowie też mogli za Wami podróżować. To znaczy tak, na Instagramie Van Podróże na Emeryturze, a na Facebooku prowadzę bloga Van Podróże. Można z nas tam znaleźć, tam cudownie. Wstawiamy posty i relacje z podróży. Cudownie. Oczywiście linki znajdziecie pod spodem w filmie. Dziękujemy, że byliście z nami. Zostawcie nam komentarz, zostawcie tym wspaniałym ludziom komentarz. I co, widzimy się albo w kolejnym odcinku, albo gdzieś na trasie. Do zobaczenia. Hej. Don't give up, just hold on tight.